Po pierwsze, zgadza się, Pogoń nie wygrała dzisiaj tego spotkania, ale pokazała, że nie taki Osijek straszny, jak go przed tym meczem malowali. Choć może i był straszny, ale to po prostu Pogoń zagrała dzisiaj tak solidnie, że nie pozwoliła zespołowi z Chorwacji na stworzenie zbyt wielu sytuacji. Chociaż jeśli mam być szczery, to w końcówce może troszeczkę narobiłem do spodni, jak widziałem te kontrataki Chorwatów. Chociaż jeśli chodzi o całokształt, uważam, że Pogoń Szczecin zagrała dzisiaj naprawdę przyzwoicie. Na ogromne plusy w Pogoni Szczecin zasługują Kowalczyk, który zasadniczo kojarzy mi się z chimerycznością, bo czasami ten piłkarz zagra świetne spotkanie, czasami bardzo słabe. I ogólnie też taką tendencję ma ten zawodnik, że on się naprawdę dobrze prezentuje z piłką przy nodze. Jest szybki, zwinny, dobrze drybluje, ale momentami, kiedy przychodzi co do czego, no to po prostu zapomina, co ma z piłką zrobić. Ale jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to stworzył kilka naprawdę groźnych sytuacji, dzięki których Pogoń mogła strzelić bramkę w tym spotkaniu. Chociażby ta sytuacja w pierwszej połowie przecież. Na ogromny plus zasługuje również Kozłowski, który po Euro 2020 wygląda jeszcze lepiej niż w poprzednim sezonie. A już w poprzednim sezonie zresztą wyglądał na kozaka. To jest taki gość, który... Ja uwielbiam takich zawodników. Gość jest mega młody, ale już ma tą taką łatwość w operowaniu piłką w środku pola. Jak podasz do Kozłowskiego, to on nie będzie się bał wziąć odpowiedzialności na swoje barki. To jest piłkarz, który potrafi minąć kilku zawodników samemu i jeszcze zrobić to z całkiem przyzwoitą prędkością, bo zdecydowanie Kozłowski ma przyspieszenie z piłką. Na duży plus również Damian Dąbrowski, który jest tak zwanym gościem od brudnej roboty w Pogoni. Zresztą jakiej brudnej, ten gość w końcówce meczu przebiegł praktycznie całe boisko, żeby wybić piłkę po kontrataku. Wydaje mi się, że jest to piłkarz, na którego barkach opiera się znaczna część gry Szczecinian. I mimo wszystko też wydaje mi się, że ogólnie, jeśli chodzi o całą ligę, jest to zawodnik bardzo niedoceniany. Jeszcze wracając do Kozłowskiego, bo zapisałem sobie w notatkach, żeby nie zapomnieć i zapomniałem, no właśnie. Zmienił go Jean Carlos Silva, który przyszedł do Pogoni Szczecin z Wisły Kraków. I Jeana Carlosa Silvę z tego występu zapamiętam tylko i wyłącznie z tego fantastycznego podania do Zachowicia w drugiej połowie. Nie wiem, czy to pamiętacie, chociaż pewnie pamiętacie. Na prawej stronie zagrał tak trochę jak Patryk Mraz ze starych czasów w Piaście Gliwice, takiego rogala z środka boiska do Zachowicia na środku przy szesnastce. Ostatecznie Zachowiciowi ta piłka została wybita na rzut rożny. No a jeśli chodzi o samego Zachowicia, no to... A jeśli chodzi o samego Zachowicia, no to zastanawiam się nad tym, dlaczego on gra tak często w tym podstawowym składzie. Wydaje mi się, że mimo wszystko Parzyszek jest znacznie ciekawszą opcją na napad niż Luka Zachowicz. Boże, mi się to nie wydaje, ja to wiem. Bo Parzyszek może nie jest wirtuozem efektowności na boisku, ale jest wirtuozem efektywności. To nie jest gość, który przebiegnie ci całe boisko z piłką i strzeli bramkę z krzyżaka, ale jest to gość, który bardzo dobrze ustawi się w polu karnym i doskonale wykończy akcję. Pamiętam, jak kibice Piasta trochę na niego psioczyli jeszcze za czasów, gdy grał w Piaście, ale ja uważam, że to jest naprawdę solidny piłkarz, który jest gwarancją kilku, jak nie kilkunastu bramek w sezonie. No więc podsumowując, 0 do 0. Na pewno nie był to najgorszy występ Pogoni Szczecin, ale uważam, że był to jeden z lepszych występów w defensywie polskich klubów w europejskich pucharach w tym sezonie. No i wiadomo, że będzie trudno jechać do tego Osyjka z wynikiem 0 do 0 i liczyć na zwycięstwo Szczecinian, ale w sumie kto wie, dzisiaj też miało być mega trudno, a Pogoń jakoś sobie mimo wszystko dała radę. I też to dzisiejsze spotkanie pokazuje mi, że to ewentualne zwycięstwo w Osyjku nie byłoby jakąś ogromną sensacją. Tymczasem ja wam dziękuję za ten emocjonujący dzień z polskimi klubami w europejskich pucharach. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to zapraszam do obejrzenia dwóch poprzednich filmów, które dzisiaj nagrałem o Rakowie i Śląsku, Boże, na odwrót, Śląsku i Rakowie. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam na Facebooka Tradaj, Instagrama Tradaj. Idę montować. Widzimy się kurde, już jutro jest Ekstraklasa. Idę montować. Śpijcie dobrze, czy tam miejcie dobre dni i trzymajcie się. Cześć.